Witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Turku. Już utartym zwyczajem jestem z zarządem Prawa i Sprawiedliwości w Turku na tej konferencji. Chcieliśmy Państwa poinformować o kilku sprawach. Przede wszystkim o naszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w minioną sobotę w Warszawie, gdzie ogłoszone zostały nowe propozycje rządu dla Polaków, dla społeczeństwa. Tych propozycji jest dużo. One dotyczą głównie roku 2018 i na ten czas nowe projekty rząd będzie proponował, będą one przechodzić przez parlament, ale głównych propozycji jest pięć. Pierwsza to tak zwany dobry start, czyli wyprawka dla dzieci. Wszystkie dzieci uczące się we wrześniu tego roku dostaną wyprawkę w wysokości 300 zł dla każdego dziecka. To jest nasza propozycja, tak aby pomóc naszym rodzinom, pomóc dzieciom. Kolejna propozycja to obniżka podatku CIT z 15 do 9%. Druga propozycja gospodarcza, czyli mała firma, mały ZUS. Obniżamy ZUS, który będzie proporcjonalnie obniżony do dochodów, jakie te firmy uzyskują. I program społeczny Dostępność Plus, który będzie polegał na likwidacji wszelkich barier, będzie pomocny dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi. To kolejny duży nasz program, a także program Drogi Lokalne. I tu chwilkę się zatrzymam, bo to bardzo istotna rzecz, szczególnie dla nas, dla takich środowisk jak my tutaj w Turku czy w subregionie konińskim. Będą przeznaczone na ten cel duże pieniądze. Już w tym roku pieniądze na drogi lokalne, gminne i powiatowe zostały zwiększone, bo kolejne 500 milionów w skali kraju, a 40 milionów w skali województwa wielkopolskiego na drogi lokalne jest przeznaczone. Do 15 kwietnia była możliwość składania wniosków na te drogi. Myśmy chcieli jako Prawo i Sprawiedliwość, aby złożony został wniosek przez powiat turecki na Zdrojki Lewe. Niestety tak się nie stało. Mam nadzieję, że ta droga będzie zrealizowana. Uważamy, że to błąd, ale no, zarząd powiatu tureckiego zdecydował inaczej. Myślę, że w najbliższym czasie, w kolejnych edycjach tego programu uda nam się tę drogę zrobić. Jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jako poseł i radni jesteśmy za tym, aby te inwestycje w końcu zrobić. Zarząd powiatu zdecydował niestety inaczej, moim zdaniem błędnie, ale myślę, że za rok po wyborach samorządowych tę drogę zrobimy w kolejnej edycji tego programu. Są dwa duże przedsięwzięcia złożone do wojewody, to ulica 650-lecia i ulica Dąbrowskiego w Turku. 650-lecia to wniosek złożony przez powiat do wojewody wielkopolskiego, a Dąbrowskiego 650-lecia przez miasto, a Dąbrowskiego przez powiat. No zobaczymy, jaki będzie los tych wniosków. Kolejną sprawą, o której chciałem Państwa poinformować, to sprawy dotyczące z Wojskami Obrony Terytorialnej kraju. Jak Państwo wiedzą, powiat przekazał obiekt przez ten czas. Władze wojskowe stworzyły już plany, projekty, kosztorysy na remont tych budynków. A w najbliższym czasie, bo w maju planowana jest wizyta Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej kraju tutaj w Turku i będzie ona związana także z naborem, z przekazaniem społeczeństwu, ale szczególnie młodym ludziom. Będziemy chcieli zorganizować duże spotkanie dla młodych ludzi, aby w to przedsięwzięcie się włączali, aby po prostu służyli w Wojskach Obrony Terytorialnej i wojskowi tutaj będą. Takie spotkanie zostanie przy współudziale samorządów zorganizowane. To już mamy uzgodnione.
Jak Państwo wiedzą, ten budynek, który został Wojskom Obrony Terytorialnej przekazany, był własnością powiatu. Ja wielokrotnie o to apelowałem i mówiłem, że pieniądze, które jakieś kiepskie można z tego pozyskać, możemy z innych źródeł pozyskać. I tak się stało. 1 600 000 na szpital, na oddział wewnętrzny, na karetkę. To przedsięwzięcie już jest realizowane. Wojewoda Wielkopolski już jest w kontakcie z naszym dyrektorem szpitala i te pieniądze na konto szpitala albo wpływają, albo lada moment wpłyną, można z tych pieniędzy już korzystać. Ale to nie wszystko. W ostatnim czasie udało się, powiat złożył wniosek na termomodernizację, docieplenie warsztatów w Kaczkach. To jest około 360 tysięcy złotych i ten wniosek doczekał się szczęśliwego końca. Jako parlamentarzysta też lobbowałem, starałem się, aby ten wniosek był. I to też znaczna kwota, która powiatowi pomoże. A mówię to w kontekście przekazania tego budynku po byłym domu dziecka na rzecz oddziałów wojskowych, Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, bo to wszystko się wiąże, to wszystko ma znaczenie, także działamy tutaj, korzystając z możliwości rządowych. Apeluję jeszcze do powiatu, do władz miasta, aby i innych samorządów, aby składały wnioski na różne przedsięwzięcia z programów prowadzonych przez ministerstwa, bardzo różne ministerstwa, bo i Ministerstwo Zdrowia, i Ministerstwo Kultury, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To są te główne rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Bardzo ważna dla nas jest konwencja, o której mówiłem, bo to nowe propozycje, które przecież z których będą korzystać także mieszkańcy powiatu tureckiego. Raz jeszcze powtórzę, jest to dobry start, obniżka CIT-u, program Dostępność Plus, mała firma, mały ZUS i drogi lokalne. Ten ostatni program nas bardzo, bardzo interesuje. Jak Państwo widzą, nasze działania rządu Prawa i Sprawiedliwości nakierowane są na środowiska takie jak nasze, jak powiat turecki, jak miasto Turek. Wiele tych działań idzie w kierunku takim samorządowym. Także przy tej okazji apeluję, aby w przyszłych wyborach głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy będziemy mieli większe możliwości, a będzie to się równało z tym, że społeczeństwo może tylko na tym korzystać, bo jeśli samorządy lokalne, czy samorządy gminne, czy powiatowy, czy wojewódzki będzie współpracował ściśle z rządem, to możemy więcej zrobić. Ostatnim sukcesem jest to docieplenie, uzyskanie pieniędzy na docieplenie, na termomodernizację warsztatów w Kaczkach. Gdzie możemy, pomagamy, staramy się współpracować. Swoją drogą powiem, że ta nasza obecność w koalicji i powiecie, i miejskim jest, po pierwsze, jesteśmy takim stabilizatorem tych różnych organizacji, a po drugie wnosimy w duży wkład w rozwój i miasta Turku, i powiatu tureckiego poprzez obecność naszych radnych i współpracę tych radnych ze mną, bo nie działamy przeciwko komuś, tylko działamy na rzecz rozwoju miasta, na rzecz rozwoju powiatu i wszystkie wnioski, wszystkie działania tych władz samorządowych staramy się wspierać dla dobra oczywiście mieszkańców. Często tego nie widać, często samorządy czasami o tym zapominają, często w momencie, kiedy te środki już pozyskają, no ale to już zależy od danego samorządu, jak o tym mówi, jak to przyjmuje. My jednak podchodzimy do tych spraw z otwartością, także udało się znów na szkołę w Kaczkach
pozyskać pieniądze. Mam nadzieję, że tych sukcesów będzie więcej. Los też leży w rękach samorządu, tam gdzie oni będą składać wnioski, tam ja czy moi radni będą się w te działania angażować. Myślę, że nad tymi drogami, czy 650-lecia w Turku, czyli droga miejska i Dąbrowskiego w Turku, też będziemy starać się pracować, aby to się zakończyło. I jeszcze raz powiem, że szkoda, że ulica Zdrojki Lewe nie została zgłoszona.